Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Wolf oraz oczywiście Wojsko. Słuchajcie, dzisiaj materiał nagrywany 3 listopada o godzinie 18:21. Słuchajcie, jako że mam 4 zestawy takie, które czasowe. Pierwszy z nich jest to zestaw operatora Rambo. Zobaczmy, co w nim mamy. Oczywiście otrzymamy samego operatora USA Rambo. Przelej pierwszą krew z Johnem Rambo. Trochę się spóźnili, że tak powiem, ale... no cóż poradzić. Dalej, co my tutaj mamy? Przelej pierwszą krew z zestawem operatora Rambo. Te schematy zawierają czerwone pociski smugowe. Efekt rozczłonkowania i efekt rozczłonkowania roztrzaskującego uderzenia oraz zadają wybuchowe obrażenia w trybie zombie. Dobra, co my tu mamy? Mamy RKM klasyczny Rambo. Sięgnij do zbrojowni po RKM klasyczny Rambo. Czyli M60. Tutaj no, muszę powiedzieć, że schematy broni ja zawsze, jeśli chodzi o schematy, to ja po prostu jestem zawsze na tak. Schematy zawsze chętnie przygarnę. Tutaj mamy 100-nabojowy magazynek, tak więc całkiem nieźle. Zakrwawiony. Wystrzel trochę pocisków w powietrze z karabinem szturmowym zakrwawiony. Jest to schemat na AK-47, który AK-47 nie jest, ale to szczegół. Dalej mamy nóż Rambo. Pozbądź się wszelkich wrogów z nożem, nóż Rambo. Ten schemat posiada efekt rozczłonkowania. Taki ładny, fajny. Mamy tutaj 2 wykończenia. Pierwszy to strzał z wyskoku. I drugi zabójstwo w walce wręcz. Zabójstwo w walce. Dalej mamy akcesorium Rambo, siły specjalne. Wymierzaj swoje ciosy dokładnie z zegarkiem Rambo, siły specjalne. Talizman, amulet. Uśmiechnij się śmierci w twarz z talizmanem, amulet. Emblemat, opaska na czoło. I wizytówka, walka w dżungli. Tutaj widzę M16. A co? Dalej mamy zestaw operatora szklana pułapka. Uwaga, te schematy zawierają pomarańczowe pociski smugowe, efekt rozczłonkowania roztrzaskającego uderzenia oraz zadają wybuchowe obrażenia w trybie zombie. Mamy tak, John McClane, UPK-jej. Nie wiem, nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale okej. Ochrona wieżowca. Zamknij skarbiec z karabinem szturmowym, ochrona wieżowca. Jest to schemat na Fara 83. Muszę przyznać, że na całkiem nieźle wygląda. Dalej mamy strzaskane plany. Pokrzyżuj wrogom plany ewakuacji z PMM, strzaskane plany. To jest na MP5. Taki bardziej MP5K. Oraz zakładnicy. Połącz kropki i przeprowadź skoordynowany atak z karabinem taktycznym zakładnicy. Jest to schemat na AUGA. Całkiem niezły, przyznaję. Dalej mamy wykończenie ukryta spluwa. Zegarek McClane. Przywal swoją drugą web, a dowiedzą się, która godzina. Talizman odznaka detektywa. Przeprowadź śledztwo i dokona infiltracji z talizmanem odznaka detektywa. Emblemat skoordynowany atak. Wizytówka szyb wentylacyjny. I żeton podwójnych PT. Więc... A co? Jak się bawić, to się bawić. Poproszę moje schemaciki. Schemaciki. Dalej jest pakiet smugowy. Ale to... za moment. Dobrze, wracamy do akcji.
Mamy tak. Pakiet smugowy, zestaw operator. Co to jest? Zestaw operatora krzyku. Powiedz, jaki jest twój ulubiony horror z pakietem smugowym, zestaw operatora krzyku. Żaden. Chociaż nie, przepraszam. Ulubiony horror? Silent Hill. Zawiera schematy z czerwonymi i białymi pociskami smugowymi z efektem rozczłonkowania. Gohostface to zastrzeżony znak towarowy FunWorldDiv. Aster Unlimited UNC 1999. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dobra, co my mamy tam? Mamy tutaj gohostface. Spraw, że ktoś posmakuje stali ze skórką gohostface. Czyli... Ghost face. Twarz ducha. Co my tu mamy? Zwrot akcji. Odwróć sytuację po cichu dzięki karabinowi szturmowemu. Zwrot akcji. To jest schemat chyba nagrawa. Tak, to jest... Tak, to jest schemat nagrawa. Mhm. Nożownik. Pokaż swoją podstępną motywację z PM-em nożownik. Tutaj jest, to jest schemat na Tech 9. Ostrze ducha. Zostań mordercą z nożem bojowym. Ostrze ducha. No, wygląda, no... No wiadomo, jak wygląda. Talizman, bezprzewodowy telefon. Jaki jest twój ulubiony horror? Silent Hill, mówiłem. Podziel się tą informacją na własne ryzyko z talizmanem bezprzewodowy telefon. Mamy zegarek godziny strachu. Każda minuta ciągnie się bez końca. Wykończenie. Brutalny koniec. Emblemat krzyk. Wizytówka dźwiganie. Jakaś taka na sobie. No i oczywiście żeton. Jeden. I na końcu mamy pakiet smugowy Donnie Darko. Odliczenie do końca świata rozpoczęło się z pakietem smugowym zestaw Donnie Darko. Ten zestaw zawiera schematy z fioletowymi elektrycznymi pociskami smugowymi oraz elektrycznym efektem rozczłonkowania zadające elektryczne obrażenia w trybie zombie. Więcej tego. Co my tu mamy? Królik Frank. 28 dni, 6 godzin, 42 minuty, 12 sekund. Wtedy nastanie koniec świata. No chyba nie. Dalej. Bal przybierańców. Zmiażdż rywali karabinem szturmowym. Bal przybierańców. To jest schemat na C58. Tak jest, na C58. Siewca strachu. Wkrocz do nieznanego wymiaru z subtelną mocą PM-u siewca strachu. To jest OTS-9, czyli Kiparis. I pobudka. Unikaj uruchamiania alarmów z karabinem snajperskim. Pobudka. To akurat jest Swiss K31. Talizman. Silnik odrzutowy. Przypuść szturm z powietrza. Dalej, zegarek, przesunięcie czasu, odliczenie do końca świata rozpoczęło się. Wykończenie, upadek nieba. Emblemat Frank. Wizytówka, planowana wizja. I oczywiście żetun. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy w takim razie ten... Co to zastępstwo pierwotne łowca? Tak, czyli to będzie tutaj. Karabin, zobaczmy wszystkie. Tutaj mam... O, tutaj jest zakrwawiony. To weźmiemy. I tutaj tam była broń do walki. Pistolet nie, strzelba. Strzelba nie, wrzutnia nie, co to był, a to był tak, ostrze ducha, zakrzywiony, tak, nie, zakrwawiony z sezonu trzeciego, ostrze ducha z sezonu szóstego,
No. Tak więc... Zmienna częstotliwość, co to jest? A, to jest ten. Dobra. No tak, przecież ja sobie tych schematów jeszcze nie sprawdzałem. Wyciągnij na zastępcę pierwotną. Tak jest, nie sprawdzałem jeszcze sobie tego. Oczywiście w wolnej chwili sobie sprawdzę wszystko. Tutaj, a propos, tego wam nie pokazywałem. Gdzie to się pokazuje? Gdzie to się... Gdzieś to miałem, przepraszam was. Tożsamość gracza, nie, rankingi, przebie, postępy. Wiecie, zobaczmy tutaj. Nie. Turniej strzelaniny jeszcze jeden ma być. Dlaczego mówię, że będzie turniej? No bo jak widzicie, ostatni 12, nie wiadomo co to będzie. Ej, no gdzieś... Gdzie się to sprawdzało? W rankingach? Nie. Wyzwania? Nie. W sezonie też nie. Gdzie się to sprawdzało? Chciałem wam pokazać jedną... O, właśnie, tutaj. Zobaczcie, jak widzicie, mistrz prestiżu 7, mistrz prestiżu 9, mistrz prestiżu 11. A to oznacza, że będą kolejne sezony w... Kolejne sezony. Kolejny, powróci prestiż w chociażby w Vanguardzie, tak więc... No, będzie ciekawie. Dobra, zobaczmy tych wszystkich operatorów. Dobra, tutaj mamy pana... Pan Baker. Mamy tutaj Królik Frank. O, taki. Tu jest pan John Matzleine z policji. Tutaj mamy Rambo z Magwigos. I z układu warszawskiego tutaj mamy Gostwace. No, tak on wygląda. No. Tutaj mamy jeszcze, żeby nie było. O. No. Tak więc wszystko, co chciałem wam pokazać, pokazałem, przynajmniej na razie, a wykończenia tych mam mega dużo. Nie wiem, kiedy ja to wszystko ogarnę. Opuścić lobby. Nie, na razie nie. Na razie sobie będę musiał przepatrzeć te wszystkie schematy, które sobie tutaj ustawiłem. Tylko sobie jeszcze wezmę oczywiście mój tryb wspaniały, testowy. Tak więc cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, a w kolejnym materiale już prawdopodobnie również z Call of Duty Classic. Chyba z Call of Duty Classic, mam nadzieję. Będzie po prostu kolejny podręcznik broni. To tyle. Trzymajcie się. Popo.